Cześć, z tej strony Piotr. Oto jest dziewiąty gameplay z gry Spin Tires Mudrunner, więc rozpocznę kolejne wyzwanie, przedostatnie, czyli przeprawa przez rzekę. Wybierz odpowiednią drogę ciężkim pojazdem, aby przekroczyć szeroką rzekę. Cel dodatkowy, weź udział w wyzwaniu nocą, nie używaj wyciągarki i dotrzyj do miejsca docelowego, gdy w twoim posiadaniu jest przyczepa warsztatowa. Okej. Okay. Ok, więc odpalam silnik i od razu przyłączę się na tryb nocny. Ok, włączam AWD i blokadę dyferencjału i jedziemy. No to będzie trochę chyba ciężko. Tylko myślę, że najlepiej to jakbym pojechał. No właśnie. Nie ma żadnej drogi w ogóle. Czy tutaj pojadę jakoś na skróty, więc wydaje mi się, że raczej chwila. Tu, tędy, chwila. Tu, jakoś tędy. Okej. Więc jedziemy. Chwila. Zaraz. Podłączam tam to przyczepę, czy nie? Dobre pytanie. No. Nie podłączam jednak, okej. Więc od razu podłączę. Jeszcze bliżej, dobra. Okej. Zjedziemy. Nie używać wyciągarki, to będzie chyba problem niestety. Już coś widzę, że tak średnio idzie w to. Drogę. Tak, tylko jak mój pojazd utonie, to co? No właśnie. Mój pojazd, a mój
nie? To jak niby mam się zadbać? Mira, dopiero wjeżdżam w Czechy, czy już dziwne. O, jakoś powoli, ale jedzie. Niebezpiecznie pociąg, bo to okej. Co jest? Fajną drogę wybrałem. O, już jestem na miejscu? Tak szybko? No nie wierzę. Okej. Okay. Prawo przez rzekę, cel ukończony. Wysłanie zostało ukończone, czas 7 minut. O, nawet to nie zdobyłem. Okej. Zużyte paliwo 141 litrów, przejechany dystans 680 metrów, cele dodatkowe, wszystkie ukończone, czyli 3 gwiazdki zdobyłem. I za to też osiągnięcie. Więc okej. W tym odcinku będzie chyba już wszystko. Jeśli spodobał Ci się ten gameplay, zostaw oczywiście łapkę w górę. Dzięki za oglądanie, cześć!